Hej, jeśli wasza sytuacja jest zła, to znaczy, że nie umiecie oszczędzać, to znaczy, że nie umiecie gospodarzyć. Nie można wam kraść, nie można oszukiwać. Musicie płodzić i rodzić dzieci i wychowywać. Patrzcie się i pracujcie. Cześć, tak wiście, anarcho-punkowym wydaniu tego numeru, od którego zaczynamy, który wciąż jest tak bardzo aktualny. A czy ten kawałek jest aktualny? Yeah.
się z naszą rzeczywistością. Możemy się pogodzić, aby ją zmieniać. Jest telewizor, wódka i dyskoteka. Niech masa nie myśli zabić człowieka. U nas sztachety, u nas są pięści. Jeszcze pamięć, oto część szczęścia. O czym śpiewać? O walczącej młodości. Młodość nie walczy, lecz nie o wolności. Kobiety, wino i śpiew. Resztę młodość ma gdzieś, ma gdzieś, ma gdzieś. Piją wódkę, chcę poważać telewizor. Młodzi gniewni już zolani, młodzi gniewni oszukani. Młody gniewni tam pod gniewą pięścią kładzie też gniewnego. Młodzi gniewni już zolani, młodzi gniewni oszukani. Oszukani! Telewizor, młodzi gniewni już zolani, młodzi gniewni oszukani, młody gniewni tam pod gniewą pięścią bardziej gnieźliwego, młodzi gniewni już zolani, młodzi gniewni oszukani! Tak, to nasze miasto, nasza jest ziemia. Bez względu na to, jaka jest akurat retoryka danej propagandy, danej agendy rządzącej, czy kartelu rządzącego, jak zwał, tak zwał. Wiadomo, każdy wie, o co chodzi. Punk's not dead! Punk's not dead! Dokładnie. To się dzieje tak naprawdę już od tysięcy lat, albo nie wiadomo dokładnie, bo podobno to nie meteoryt, czy jakaś tam inwazja niechcąco z kosmosu, po prostu coś się oberwało i że nie by uderzyło w Marsa, to nie. Ostatnia opcja jest taka, że prawdopodobnie ktoś z jakiejś niezłej głowicy w to przypieprzył, że tam zrobił niezłą drakę. No i ludzie znów chcą mieszkać na Marsie jak kiedyś. Dlatego wysłali tam łazika. Ale żeby skądś wziąć na to pieniądze, no to kto, nie? Wiecie, kto na przykład, znacie niejakiego Bezosa, który jest w tym momencie znamy go, nie? We Wrocławiu ktoś przejeżdża, A4.
najbogatszy człowiek na świecie. Właśnie buduje swoje statki kosmiczne w swojej firmie Blue Origin. No, a tu co? Mówił to poeta o imieniu Skandal. Ja rocznie 84. Lataliście się podzielić jak wielokatunkowe bydło. Mówiłem o tym jasze. Segregują was podziałami, oni boją się waszej jedności, karmią was nowymi modami i dają wam pozory wolności. Oni szczekacie na siebie jak psych na ulicy, w internecie, korporacyjnym hipermarkecie. Fałszywej flagi, nikt nie zwraca uwagi na to, kogo ta robota, kto za nimi stoi, czego chce. A wy tworzycie więcej podziałów, wyzwalacie więcej agresji, przyszyjecie złożenie punktów, wierzycie, że tak jest najlepiej. Wojna nerwowa to nowa wojna. Wojna nerwowa to nowa wojna. Wojna cyfrowa to nowa wojna. Wojna memowa. A wy szczekacie na siebie jak psy na ulicy, w internecie, korporacyjnej hipermarkecie. Dzielą i do tego sądzą. A wy szczekacie na siebie jak psy na ulicy, w internecie, korporacyjnej hipermarkecie. Dzielą i do tego sądzą. Odłączcie się od znanego sterowania. Masz sample, Kuba? Poza granicami kraju, ewentualnie na czarnym rynku pod ziemią. Wybierz to legalnie, na kraju wchodzą możliwi tego świata, bo posiadają najczystszy, najczystszy powietrze. Trwa to czyste powietrze, obrażają się murami i żyją pod szklanymi kapsułami. Pilnowani przez żołnierzy, trwa walka o każdy centymetr czystego powietrza. Wdech i wydech, prawdziwie czyste powietrze, dające taką siłę, jakiej na świecie już dawno nie było. Ciągnę przed nos, podniżam do pięciu i robię wydech bardzo powoli, jak gdybym miał przed ustami piórko i nie chciałbym smuknąć. Pranayama, proszę pana. Yoga punk, yoga punk. Zaciągam się czystym powietrzem, zgodnie z technikami, które dostaliśmy przed wiekami. Wspomagamy się bananami, innymi owocami. No nie podnieść woda, poranna zorza jest z nami, a tamty świat już za nami. Czyste powietrze jest wszędzie. Czyste powietrze dla każdego. Czyste powietrze jest wszędzie. Czyste powietrze dla każdego. Yoga pan, 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 yoga pan. Wolnej ziemi, wolnej obywatele, wolnej ziemi, wolnej
Idealnie. O! Przez ten początek naszego koncertu nie daliśmy wam wytchnienia i sobie też. Jak się czujecie, jesteście tutaj obecni? Nie boi, nie wystrzeliwujemy naboi. Jemy dużo, rozmawiamy, czujemy się, dotykamy, jesteśmy blisko ognisko i gorący jego żar i zimna woda, smakująca jak nagroda, specjalnie dla nas dystrybuowana, dystrybuowana podwójna tęcza. Nad zamkiem, nad ratuszem, nad górami tutaj pewnie też zależy od punktu widzenia, od spojrzenia, to ta sama tęcza jest. A co mówi prawo, że tam gdzie jest tęcza, mówię o prawdziwej tęczy, której nikt nie wyręczy. Nie obchodzi mnie polityka lewa, prawa, ej, 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 ja idę prosto. Ja idę prosto przed ciebie, bo ja jestem szkoła old school punk. Ej! Oj, 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 oj. Old school punk, ej! Oj, 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 oj. Old school punk, jak mogę wstać, gdy leżę, a on trzyma butę na mojej twarzy. Ja czy mogę walczyć, kiedy jestem taki mały, a on jest taki wielki, hej. Jak mogę wstać, kiedy leżę, a on trzyma butę na mojej twarzy. Ja mogę walczyć, kiedy jestem taki mały, a on jest taki wielki, hej, 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 hej. On mówi do mnie po angielsku. On mówi do mnie po angielsku. Stawaj i walcz! Stawaj i walcz! Stawaj i walcz! Stawaj i walcz! Upomnij się o swoje prawa! Upomnij się o swoje prawa! Nie poddawaj się, nie, nie! Nie poddawaj, nie, nie! Nie poddawaj, nie, nie! Nie poddawaj! Ej! Pragną żyć, pragną żyć.
Wielki Młode Lwy. Młode Wielkie są bardzo młode. Młode Wielkie Młode Lwy. Zjednoczone jedno siłą walki o przetrwanie na tej ziemi. Zjednoczone jedną siłą walki o przetrwanie na tej ziemi. To nasze miasta i nasza jest ziemia. Jeszcze kilku, żeby było jak u wilku.
Słuchajcie, te kawałki powstawały tutaj na drugim piętrze. Jak zobaczycie rynnę, to po lewej stronie od rynny. Tam mieliśmy swoje salę prób, całkiem taką dużą. Oczywiście te kraty tam były w tych oknach. Niemniej jednak czuliśmy się tam bardzo wolni. 91 rok. Nawet mieliśmy taki plan, żeby w pewnym momencie się to zabezpieczyć i obwołać się wolną republiką, a w zasadzie autonomią anarchistyczną. Punkową autonomią anarchistyczną. Jednak, no właśnie, po co się dzielić, jak możemy zrobić to zupełnie inaczej? Jak najbardziej zaczęliśmy się sprzymierzać też z lokalnymi ludźmi, którzy są naszymi sąsiadami. I to jest tak naprawdę prawdziwy anarchizm, kiedy po prostu jesteśmy od samego dołu i tutaj robimy nasze działania oddolne, niezależne od pieniędzy. Oczywiście jak najbardziej jesteśmy otwarci na różnego rodzaju kooperacje z różnymi, również na przykład domami kultury. I tutaj jak najbardziej Dom Kultury pozdrawiamy. Jawłońskie Ośrodek Kultury jak najbardziej pomaga nam w tej wegetariadzie. Często robimy ją wspólnie, po prostu razem. Yeah.
pasuje do waszych schematów. Sorry, że robię inaczej jak chcecie. Sorry, że myślicie, że lepiej wiecie, jak mam działać w tym świecie. Sorry, że jestem awangardowy, że wcinamy po zawrót głowy. Wszystkie ty, co mieli elegancko poukładane, żeby było miło. A tu nagle wszystko się rozmyło. Ile to się zrobiło? Wiem, że ty mi pobudziło. Ale trzeba ruszyć się i pójść do przodu, bo inaczej zginiemy tu skostniali. Kiki będziemy stali i bali się zrobić coś nowego. Cóż, czemu chcecie? Facet w perecie zabrał nam wszystko. Podać nazwisko. Totalitarski Zbigniew nazywa się. Podajemy mu krew, chowając się w dziurach. Na urach coraz więcej do podpisu. Podpisów słodnych słyszałem wiele. Kolejnych podziałów odgłos rozjął się w przestrzeni. Jesteśmy skupieni, że właśnie się odnaleźliśmy. Jesteśmy skupieni, że właśnie się odnaleźliśmy. Kradną mnie buty, kopią z mnie po twarzy. Nie mówią wiele o czystości rasy. Żądają pieniędzy, wyciągają przytwy. W ten sposób tłumaczą, czym jest faszyzm. Jest ich coraz więcej w polskich miastach. Kiedy jeszcze z nimi łatwiej się żyć lub nich. Łatwo zławić się sumienie, gdy będziesz bity. Ty będziesz bił, wychowujemy ich. Z kogo z ich zdrowy wychowujemy ich. Oddając się wszystko wychowujemy ich. Wychowujemy faszystów. O, tak naprawdę, rzeczywiście, tak pięknie się widzieć. Tak pięknie się widzieć, zwłaszcza, że czasy są wyjątkowe, jak najbardziej wyjątkowe. I okazuje się, że te wyjątkowe czasy też przyniosły nam pewną zmianę, że możemy się na przykład na Wegetaradzie zobaczyć w zamku. Prawdopodobnie byśmy, tak, analogicznie jak zwykle. A tu 9.5, kto się spodziewa, że będzie 9.5? I teraz mamy jeszcze zaoszczędzone, będzie 10 w przyszłym roku, nie? Także też można tutaj, jak Bezos niejaki na przykład, ubić całkiem niezły biznes, kurde. I na przykład wybudować własny statek kosmiczny, na przykład podłączać tutaj odpowiednie napędy w każdym rogu zamku. Jak już jesteśmy, co lecimy, nie? To co lecimy, co? Zobaczmy nad ziemią, jak to wygląda, zanim polecimy w kosmos całkiem. Nie zostawiamy jej. Bo może jak wrócimy, nie będzie już jednym kawałkiem. I ciągle się dziwię, czemu to kupują, bo to jeszcze raz. To był próbny start, próbny start, tak teraz. Ciągle się dziwię, czemu to kupują, choć z drugiej strony wiem, że tylko konsumują, że oni wcale nie wybierają, że biorą to, co im dają. Przeraża mnie ta słowa niemyślenia, pozornego niezadowolenia. Brakuje mi pytań, które są ważne, niepokojące i odważne. Zanurzeni w uszy, zbieraniem funduszy. Doprowadziliśmy do duchowej suszy. Zabiegani, spieszący się, zakłamani. Bo codziennie 1000 ton nas mami. Informacji wtłaczanych reklamami, telewizorami, smartfonami, ekranami.
powiedz, jak jest u ciebie? Czy myślisz o tym nieraz? Czy pytasz się, dokąd zmierzasz? Dokąd prowadzi życie? Niektórzy mówią, że wiedzą znakomicie. Ciekaw jestem jednak, czy ty sami zostają i wciąż to zdanie podzielają. Czy myślą, czy stać ich na to? Czy mają w ogóle możliwość taką? Przyglądamy tej ziemi, jak już sobie wystrzeliliśmy w ten kosmosik i tak patrzymy na nich, na nas w zasadzie, bo jesteśmy częścią ludzkości. Częścią ludzkości. Ludzkość tak naprawdę to człowiek, tylko że w stadzie. Czego potrzebuje człowiek? Dokładnie tego samego, co oryginalna, żywa istota, która jest właśnie w tym człowieczym ciele. Każda żywa istota potrzebuje miłości, prawdziwej miłości. Być może ten kawałek nie jest dokładny o znalezieniu prawdziwej miłości, jednak o jej poszukiwaniu. I to wczoraj właśnie ustaliliśmy na koncercie w Cieszanowie, że jeżeli ktoś poszukuje miłości, to znaczy, że już ją odnalazł, a ona tylko zacznie się manifestować coraz bardziej i bardziej i bardziej. Ej, 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 ej. Najpierw kilka piw w knajpie, pełnej goryczy dymu, wśród spoconych i pijanych twarzy, wśród sklejonych złudzeń. Potem kupimy wino. Dzisiaj dziesiąty, zaczyna się życie. Pójdziemy do parku, będziemy się kochać. Miłość w życie, miłość w picie. Numery grzeczka, jak dwa zwierzaczki. Numery grzeczka, z tobą, z tobą. Numery grzeczka, jak pięć z gitna. Zwierzaczki, numery grzeczka, z tobą.
Tak. Tak to właśnie wygląda, że dzisiaj wiele osób no, opuściło wcześniej nasze zamkowe mury z tego powodu, że byli z dziećmi, więc no, myśleliśmy, że wcześniej będziecie grać. Ale usłyszałem czegoś takiego, że nie śpiewaj, dzieci są złe, bo jak są dzieci, to teraz skorzystamy z tego, że nie ma akurat dzieci. Dzieci są złe, 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 dzieci są złe. Bogactwa szukamy w tym, co teraz jest, bo to, co teraz jest, zawsze będzie. Jesteśmy przyszli.
przyszłość. Porządek jest w nas. Porządek to nie automatyczne sterowanie. Porządek to nie automatyczne przystosowanie. Porządek to alternatywne rozwiązanie wobec chaosu. Oni mówią, że są czyści, a zabijają. Codziennie wywołują wojny, codziennie utrzymują rzeźnie i kłamią, codziennie kłamią. Mówią, że są czyści i zabijają. Zabijają i kłamią. A my mówimy, my mówimy, my mówimy, my mówimy. I can still say, punch to death. I can still say, punch to death. I can still say, punch to death, punch to death. Tak. Dzięki wielkie Wegetariada, dzięki wielkie Jawor. Zawsze mam ogromną tremę, jak mam tutaj grać gdzieś w Jaworze. Nie wiem dlaczego. Ustalone, że jedną piosenkę albo dwie, czyli w takim razie wykonamy bardzo krótki tryptyk, tryptyk punk rockowy, ok? Tryptyk punk rockowy w takim razie. Dobra, okej, okay. Słuchajcie, dobrze. Ja słyszałem to, ja słyszałem. Tak. I niech tak będzie, niech tak będzie. Tak, to jest dobre tempo do SO2. One, two, three, two, boom, 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 boom. Tak to jest, jak się nie mogą chłopcy zdecydować, to wtedy dziewczyny przejmują, nie powiem kontrolę, ale piłeczkę, tudzież ewentualnie jakąś sztafetę, może sztachetę, albo może lepiej nie, o nie. My tu bawimy się, ej, jesteś kwiatem jabłoni. Potrzebuję ciebie, kiedy mam cię w dłoni. Czuję się jak w niebie, twój symbol SO2. Twój smak słodki, wieloowocowy, do ciebie wszystko. Dla ciebie straciłem głowę. W moich żyłach płynie kwas siarkowy. Na mych wargach wciąż smak win wieloowocowych. Twój symbol SO2. Twój smak słodki wieloowocowy. Dla ciebie wszystko sprzedałem. Dla ciebie straciłem głowę. Zbliża się ta godzina, kiedy moje wargi dotykają cię. Wiem, że ja
połowę też, ej, ej, ej. Leć, leć, kratem jabłoni, potrzebuję ciebie. Kiedy mam cię w dłoni, czuję się jak w niebie. W moich żyłach płynie. Płynie kwas siarkowy. W moich żyłach płynie, płynie kwas siarkowy. Na mych wargach wciąż smak syn. Wieloobocowy twój symbol SO2. Twój smak słodki, wieloobocowy dla ciebie. Wszystko ci przedałem, dla ciebie straciłem głowę. Ty zbliża się ta godzina, kiedy moje wargi dotykają cię. Wiem, że jesteś jedyną dziewczyną, którą mi coś uda się. Twój symbol SO2. Twój smak słodki, wieloobocowy dla ciebie. Wszystko przedałem dla ciebie. Straciłem głowę. Twój symbol SO2. Twój smak słodki, wieloobocowy dla ciebie. Wszystko przedałem dla ciebie. Straciłem głowę. Tak, o miłości i świadomości. Tu potrzeba jest kolejna rewolucja, kolejny krok w stronę wolności. Tu potrzebna jest zmiana świadomości. Poczucie, że świat jest jeden, że zależymy od siebie, że walka między sobą kompletnie nie ma sensu i że jesteśmy w wielkiej potrzebie komunikacji. Świat się rozpada. Jej, potrzebujemy. I tu potrzebna jest rewolucja świadomości. Rewolucja świadomości. Rewolucja świadomości. I od ciebie zależy, czy chcesz to czuć. Rewolucja świadomości. Rewolucja świadomości. Rewolucja świadomości. I od ciebie zależy, czy chcesz to czuć. Hej, dzięki, dzięki Jabor, dzięki Wegetariada. Gagaga ZZ, to mi odpowiada. Takie działanie oddolne, jak tutaj się dzieją. Wielkie dzięki załoga. Wszyscy ci, którzy czynnie biorą udział w tej organizacji. Kiedy ja mogę spokojnie przyglądać się temu wszystkiemu z dystansu i wziąć trochę udziału i pobiegać się, zobaczyć się z wami wszystkimi. Dzięki wielkie za zaangażowanie. Dzięki drogi panie, który dałeś nam dziś tęczę, który dałeś nam dziś deszcz i słońce. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Tańcowanie i tańczenie to nasze przeznaczenie. To nasza jest petycja do podpisania przed każdego burmistrza, każdego radnego, każdego posła, senatora i każdego innego ewentualnego potwora, który nie jest człowiekiem, ale który jest politykiem. Ja nie wiem, nie wnikam tak daleko, a może wiem, ale dzisiaj nie powiem, zostawię to dla siebie. Mówią pilnuj siebie, będziesz w niebie. Kim będą nasze dzieci? Co po nas dostaną? Czy zostanie tu tylko pustynia? I pustynia mentalna? A może jednak będzie inaczej? Czy to zależy od nas? Jak wiele od nas zależy? Jak wiele od nas zależy? Rewolucja! Wielki, to właśnie ten moment, kiedy mówi wam dobranoc, tak, tryptyk punkowy nastąpił. Zapraszamy na nasze... Okej, to się streścimy troszeczkę. Wygrałeś, chyba telepatycznie, albo się umówiliście, ej. Oto ona szkoła, wasz drugi dom. Oto jestem ja, wasza druga matka. Kocham was, szkolną brać i wasze uśmiechy, choć są wymuszone. Kocham wasze szare mundurki, kiedyś wlewają się w masę. Kocham tych, co na ulicy co dzień mówią mi dzień dobry, a tych, co nie mają tego zwyczaju. Ja kocham traktować już sobno. Nienawidzę tych pojedynczych, którym nie podoba się porządek. Ja ich potrafię przystosować. Ja kocham zamykać ich getty.
Jeszcze raz wielkie dzięki. To specjalnie kawałek dla Białorusi, bo tam chyba wciąż jest. Obowiązkowa służba wojskowa, ej! Wiesz, Andrzej, tu mi powiedzieli, że nie będę narkomanem, że oni mnie z tego wyleczą, że znów na nogi stanę. Wiesz, Andrzej, ty z kaproli chorący, tu nie ściga dzielnicowy. Nie ma tu banków i nie ma hipisów. I nikt nie pamięta, czy z kielu, czy Rastaman. Wszyscy równo maszerujemy i zgodnym chórem śpiewamy. Ma ja 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 ja. Wiesz, Andrzej, tu nie ma podziałów i wszyscy nosimy takie same spodnie, takie same buty i jak u was mod. Dzięki wielkiej wegetariada. Bawcie się dobrze. My tu zostajemy, przecież tu praktycznie nie mieszkamy. Także widzimy się w kuluarach i w różnych ciemnych i jasnych zakątkach naszej rezydencji, która odpaliła... A Kajman ma urodziny. Kajman ma urodziny. Słuchajcie, tu... Teraz będzie grał. A, zaraz będzie grał. Chaos Control. Tak, będzie ma grał. Ma urodziny. I będzie też mała niespodzianka z zespołu, który za chwilę zagra. Za chwilę zagra zespół. Tak, tak, 100 lat. 100 lat, o! Żyje, żyje, nam! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! To jest Kajman i Piotrek. Kajman Piotr. Street Art Studio Chaos Control. Koniecznie zostańcie. Zobaczcie, jak Kajman będzie robił wizualizację. I już bardziej nie mogę być zastosowany. Słuchajcie, Kajman Piotrek jest artystą, generalnie plastykiem. Jednak wkręcił się tutaj do tej załogi, w której większość to są muzykanci. Tutaj to jest taki rodzynek i zresztą rozwinął, coraz bardziej rozwija, się pojawiła taka grupa plastyczna i okazuje się, że tak wsiąkł w to środowisko, że zaczął też już interesować się dźwiękami różnymi i właśnie wystąpi, oprócz tego, że jako plastyk, to jako muzyk, tak? Będzie jako muzyk, czy Kajman będzie robił wizualki? Ty wiesz coś nic na ten temat? Kajman będzie robił wizualki. A właśnie, wizualki. Jednak Piotrek też gra, muzykuje. Nieraz mieliśmy okazję... A po Chaos Control będzie oczywiście Żaba Nap, czyli Gruba Biba. Będziemy się bawić na pewno dobrze, bardzo, więc zostańcie koniecznie razem z nami i bawimy się. Tak, a tu będzie dalej, jeszcze... Dalej, wegetariada. Tak, i Chaos Control wykona jedną piosenkę, która w jakiś sposób nawiązuje do naszego repertuaru żabkowego. I co więc? Dokładnie, Chaos Control gra piosenkę Żabek. Ciekawe, kto odgadnie. Wszystko musiałeś dogadać. Ja nie mam, już patrz, ale poszło. Ale kto odgadnie jaką? Ja to chciałem tak od... No dobra, może to tak trzeba teraz w tych czasach, że tak prosto, nie? Do ludzi, okej, dobra. Teraz się wszystko poplątało, nie? Tak czy inaczej, jest to zagadka filmowa. Wyemitowano film niedawno i okazuje się, że ten film wybrał właśnie tę piosenkę, a Chaos Control wybrał piosenkę tę do swojego programu już dużo wcześniej, także to jest ciekawe. Okej, to już nie będę mieszał. Widzimy się.